jakiekolwiek szanse na to, żeby mieć wolną Polskę? Czy... Nie. Nie. Uważam, że jedynym czymś to jest przetrwanie. Czyli żeby nie doprowadzili, bo widzi pan, teoretycznie, jeżeli dzietność kobiet spadła do 1,1 czy 1,2, jak tam mówią, to nie ma szansy na reprodukcję. Niech pan sobie zobaczy. Jest 5 par w pierwszym pokoleniu. Ale po tym 5, ten z tym, ten, tym, ten, tym, tym, ten, ten, powstaje tylko 5. To jak te się połączą, to w następnym pokoleniu będzie już tylko jedna para. Jeżeli będą mieli po jednym dziecku, albo nawet nie będą mieli po jednym, bo część nie będzie miała, no to tu powstanie jedno, tu jedno, to następne już jest tylko jedno. A tutaj tylko, czyli dwójka będzie w trzecim pokoleniu. A dwójka da tylko jedno dziecko, już nie będzie możliwości. A jakie truskowie wymarli, niech pan zobaczy. Zresztą było plemię ludniejsze niż Rzymianie. Ostatnia, podobno w 36 roku pod Rzymem jakaś była osada jeszcze Etrusków, ale nie ma nic. To samo jest tym ludnością, jak oni się nazywali, Ariami, którzy mieszkali przy Półwyspie Kola. Jeszcze w XIX wieku jakieś ekspedycje Petersburskiej Uniwersytetu znalazły tam masę ludzi, którzy używali tego znaku Hakenkreuz. To był symbol słońca i na namiotach, na tych tipi wigwamach było tego pełno, na strojach. Ale to był koniec XIX wieku, potem już następne ekspedycje nie znalazły tych ludzi. I tak mamy całą masę takich, że dzietność spada i wymiera w sposób naturalny. Niech pan zobaczy na rody królewskie. Rody królewskie przeważnie mają nie więcej niż 3-4 pokolenia. A potem to już są adopcje. Habsburgowie na przykład do dzisiaj są jeszcze wciąż rodem. Ale oni cały czas na adopcjach żyją. Jak tylko coś, to jakiegoś kuzyna mniejszego czy dalszego adoptują i koniec. Polsko mówię panu, co będzie. Ja, proszę pana, ja to powiem dzisiaj, bo mam tu materiały. Ta susza w Polsce w tej chwili jest spowodowana sztucznie, bo po raz pierwszy wykorzystano do susz w 1974 roku. Ja mam to materiały. A nagła susza, konieczność zakupu żywności z innych krajów, bo przestajemy być, dodatkowo cała afera z tak zwanym afrykańskim pomorem świń jest fikcją literacką, bo mięso to po przetworzeniu można konsumować, więc nie ma potrzeby wybijania tego, tylko można normalnie do sprzedaży podać, więc nie ma żadnych tutaj jakichś takich, wie pan, nie? A jeżeli tak jest, to znaczy, że ktoś sztucznie to robi. A jeżeli weźmiemy pod uwagę, że po drugiej stronie Odry wybudowano wielotysięczne, po 20 tysięcy chlewnie, gdzie polskie parobki pracują, no to wiadomo, że od razu o co chodzi. Trzeba rynek zbytu znaleźć, nie? My mieliśmy 21 milionów sztuk trzody chlewnej, a w tej chwili mamy poniżej 8-7. I całe rynki po raz przejęły właśnie Duńczycy i tak dalej. Pan zobaczy, jaka mała jest Dania w porównaniu do Polski i oni rzucają nasz rynek tucznikami. No jak? Także to są zupełnie... Oni tutaj starają się robić co mogą, żeby zmniejszyć tą liczbę do 15 milionów. W ten sposób da się łatwo tym manipulować. Rozbicie poszczególnych krajów na takie małe 5-milionowe twory do 10 milionów spowoduje, że nigdy nie będą mogły wystawić żadnej armii, która by coś mogła robić. Bo z 10 czy 5 milionów ludzi nie da się zrobić armii, która podbije świat. Jednocześnie wydatki na tak zwane zbrojenia, czy tam jakieś inne, że będą zbyt małe, żeby cokolwiek mogło powstać w tym rejonie. No bo żeby cokolwiek odkryć, to muszą być jakieś aparatura już teraz i tak dalej, nie? Sama obserwacja nie wystarczy. No a skąd ma być, jeżeli w Polsce na naukę wydawało się 2,48, a teraz się wydaje 0,38? No to jak może powstać coś? No nie może. Także to jest prosta rzecz, to jest prosta zasada. I o to im w sumie chodzi. Tu tłamszą tak, jak mogą. Niech pan zobaczy, o czym my możemy dyskutować. Takie strony Dakowski czy tak dalej. O filozofii, o szatanistach, o jakiejś tam masonerii,
o czym, ale o gospodarce nigdy. Pan zauważy, sprzedano ileś tysięcy polskich przedsiębiorstw i nikt nie wie za jaką kwotę i komu. U nas nic, co dotyczy bezpośrednio gospodarki, nie jest możliwe do dyskusji jakiejkolwiek, do informacji dla ludzi. Możliwe. A jeżeli nawet, no taka prosta rzecz. Dlaczego u nas Główny Urząd Statystyczny nie podaje danych dotyczących powiatu czy nawet gminy, tylko województwa? Przecież teoretycznie samorządem jest powiat czy nawet gmina. No to oni muszą wiedzieć, jaką część pieniędzy mogą przeznaczyć na przykład na profilaktykę medyczną, a jaką na drogi, a jakieś znaczy. A jeżeli oni nie wiedzą tego, to jak mają wiedzieć? Mówię, jedyna rzecz to jest to, co niektórzy piszą pod tym dyskusji, bo ja to sprawdzam co jakiś czas, że nagrywać i zachować do potomności. Z tym, że niech pan zauważy, o wiele lepsze jest właśnie jednak książkowe wydanie, bo to nie ginie. A tu mogą bardzo szybko, jednym ruchem wszystko zniszczyć. Zawsze najważniejszy jest monopol. A w tym najważniejszy jest monopol na wiedzę. Dlatego powstało Els Ever, to wydawnictwo w Holandii, które ma monopol na wiedzę na cały świat. Bo 2460 tytułów, no to jest praktycznie cały świat. No nie jest pan w stanie tego przeczytać. I na tym to polega. I to widać wyraźnie. Także to oni mają za dobrze opanowane. Może być wojna, która może się wymknąć. To znaczy, ja to tak prorokuję, że teraz jest wojna z terrorystami. To jest oczywistą bzdurą, bo terrorystów wymyślili rządzący. A zaraz potem będzie albo wojna z ufolutkami, które przylatują do nas, albo jakąś kometą, która powoduje chaos. I taką znowu będzie musiała się Ziemia zjednoczyć, czyli będzie musiał być wspólny rząd, który będzie wydawał polecenia i to będzie przez następne tam ileś lat, a w międzyczasie gdzieś tam rozwalą bombą atomową jakiś olbrzymi teren i będą pokazywali, o proszę zobaczcie, co się stało, bo ludność nie była zjednoczona i dlatego to padło. Tak to mi się wydaje. Jeżeli pan spróbuje stworzyć jakiś jeden system, to absolutnie wszyscy się nie zmieszczą. Czyli zawsze będzie coś innego, a jeżeli będzie coś innego, to nie będzie już jedności. Proszę zauważyć, co robili protestanci w czasie tej wojny, w latach 1520-30 i tak dalej, czy po tak zwanej elekcji Habsburgów. Mordowali przeciwników siłą. Jak była jakaś wioska w Niemczech, gdzie byli katolicy, to ich mordowano po prostu i w ten sposób był koniec. Czym niższy poziom rozwoju, tym właśnie bardziej brutalne metody się stosuje. Niech pan mi pokaże jedną książkę, jedną sztukę, jedną nie wiem coś, co zrobiła grupa jakaś. Zawsze jest jednostka, obojętnie co robimy. Ta jednostka może wymyślić coś takiego, że reszta to przyjmie bez niczego, bo będzie uważała, że to jest dobre. Ale generalnie, jak jest masa, to zawsze jest niszcząca. I zawsze masy są wykorzystywane do niszczenia. Od rewolucji francuskiej poczynając, przecież to nikt nie mówi, dlaczego nie mówią, że 10 tysięcy żebraków z Belgii przyszło do Paryża na miesiąc przed rewolucją. Niech pan sobie weźmie. Z Brukseli do Paryża jest parę kilometrów. To zajmało w ówczesnych czasach pieszo, przecież kolei nie było, no to zajęło im z 2 tygodnie albo 3. No to pół bochenka chleba musiał każdy dostać dziennie. No i 10 tysięcy, no to 3 tygodnie, to ile to chleba ktoś musiał kupić? To nie ma tak. A rewolucję wywołało właśnie te 10 tysięcy żebraków, bo byli zjednoczeni, byli zwarci. A mieszkańcy Paryża pochowali się w domach, jak zobaczyli burdy na ulicach. W całej tej Bastylii to było 2 więźniów, tylko jeden jeszcze wariat, który w ogóle nie wiedział, gdzie siedzi, nie? A 17 czy 18 żołnierzy jej broniło. No i na to kilka setek napadło. Jeszcze był na tyle głupi, bo on nie przewidywał, co będzie, więc wpuścił ich, żeby zobaczyli, że tu nikogo nie ma. No jak wpuścił, to go zabili. No. I pan zobaczy. Najlepszym dowodem, mówię, po czynach ich sądzić będziecie. Napoleon jako bohater Francji sprzedaje obszar trzykrotnie większy, który Francja 50-70 lat wcześniej z trudem zdobywała.
Za nic nie sprzedaje to. Bo tam za 20 milionów zdaje się sprzedał. A to jest 13 stanów, czyli tych głównych stanów, przecinających cały ten. To było przyczyną. Jak to już sprzedał, to go wyniszczyli bardzo szybko. A ja nie wiem, czy w umowie, bo on był w 1795 roku, był przez pół roku w Londynie właśnie, w City, na szkoleniu. I potem został dopiero szefem policji w Paryżu. Czyli do mordowania tych wszystkich. A dlatego pojechał do Londynu, że się wykazał bardzo dobrze w tych kolumnach, które niszczyły Wandeję 3 lata wcześniej. A jak niszczyli, to pan wie. Także to nie ma tak, że wzięli go ten. To legenda, która powstała, tak jak u nas legenda o Piłsudskim. Nie? Co to są szczepionki? Już w samym pojęciu szczepionka jest fałszerstwo. Przeczytam teraz, co nazywają szczepionką encyklopedię i Państwowy Zakład Higieny, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Szczepionka, preparat pochodzenia biologicznego, zawierający antygeny stymulujące układ odpornościowy do indukcji swoistej odpowiedzi immunologicznej przeciw określonemu drobnoustrojowi. Dzięki wytwarzaniu pamięci immunologicznej w przypadku kolejnego kontaktu z antygenem wtórna odpowiedź immunologiczna szybciej i skutecznie eliminuje patogen, co uniemożliwia naturalny przebieg choroby wraz z wykształceniem się typowej dla niej objawów klinicznych. I ten skład szczepionki może wchodzić żywy, o osłabionej zjadliwości, czyli atenuowany lub zabity drobnoustrój, a także fragmenty jego struktury czy metabolity. To jest definicja encyklopedii. Szczepionka to preparat biologiczny, który w założeniu imituje naturalną infekcję i prowadzi do rozwoju odporności analogicznej, czyli podobnej do tej, którą uzyskuje organizm w czasie pierwszego kontaktu z rzeczywistym drobnoustrojem. To jest definicja Państwowego Zakładu Higieny, jak najbardziej rządowej instytucji. I w samej definicji już mamy kłamstwo. Dlatego, że po pierwsze, co to znaczy osłabiony? Przecież żaden drobnoustrój nie napisał nam, że jest osłabiony. Mało tego, czy ten drobnoustrój osłabiony w konkretnych warunkach chorobowych, osłabienia organizmu, nie jest w stanie wywołać choroby normalnej, takich badań nie ma. Ale największym fałszerstwem jest to, że szczepionka wcale nie jest biologicznym preparatem. W szczepionce znajduje się kilka do kilkunastu toksyn, metale ciężkie, związki rakotwórcze jak formaldehyd, rtęć czy aluminium, neurotoksyny. Jakie jest oddziaływanie poszczególnych związków, a jakie kumulacyjne, mówi o tym indeks toksyczności. W Polsce z niewiadomych powodów do dnia dzisiejszego nie przestrzegany, a był opracowany w latach 70. Czyli innymi słowy, jeżeli szczepionka to jest drobnoustrój, to dlaczego musi się z nim znajdować rtęć czy aluminium, czy formaldehyd, typowy związek rakotwórczy? Proszę zauważyć, że we wszystkich szczepionkach, obojętnie jaki drobnoustrój, to są te metale ciężkie. Dlaczego? Nie przebadano żadnych zwierząt czy ludzi, gdyby podać tylko sam osłabiony drobnoustrój, a co się dzieje, gdy się poda go łącznie z rtęcią czy aluminium. Rtęć w ogóle zastosowano w szczepionkach w latach 20. na ludziach zakładów szpitali psychicznie chorych. Wszyscy umarli, a mimo to rtęć do szczepionek podano. Mało tego. Wiadomo, że rtęć o wiele szybciej zabija leukocyty ludzkie, czyli układ odpornościowy, aniżeli bakterie czy wirusy. To dlaczego już się nadal stosuje? Oszustwo polega także na tym, że międzynarodowe organizacje zakazały stosowania rtęci w kosmetykach. No zaraz, kosmetyki stosuje się na skórę. Skóra jest odporna. Można dużo rzeczy na niej położyć i żadnej choroby nie będzie. To dlaczego rtęć w
kosmetykach nie może być stosowana, a może być bezpośrednio podawana do układu krążenia. Nie przeprowadza się badań dotyczących dawka-efekt. Czyli innymi słowy, ta sama dawka rtęci, neurotoksyny bardzo groźnej, znajduje się w szczepionce dla dorosłych, jak i dla dzieci. Wyraźnie widać, że ma to służyć zupełnie czemu innemu, a nie wzrostowi odporności. Jeżeli 75% przeciwciał znajduje się w przewodzie pokarmowym, 20% w układzie oddechowym, to dlaczego podaje się szczepionkę do krwi, kiedy tam znajduje się około 5% przeciwciał? Przecież to nie ma sensu. Najbardziej wrażliwym miejscem jest układ pokarmowy, czyli powinno się podawać, jeżeli to w ogóle działa, coś, co powoduje powstanie większości przeciwciał w układzie pokarmowym, oddechowym. A tak nie jest. Czyli już to jest fałszerstwem. Dlaczego w podręcznikach do lat 90. nie istniał właściwie problem grypy? Proszę sprawdzić, w niektórych bibliotekach zachowali jeszcze stare podręczniki, zostały zachowane stare podręczniki i o grypie jest pół strony lub mniej. Jako choroba niegroźna, niewymagająca leczenia, napoje, ewentualnie przeciwkaszlowe leki. Tak było do lat 90. Dlaczego po wprowadzeniu tak zwanej medycyny rockefellerowskiej nagle urosła grypa do najbardziej poważnej choroby, bardziej poważnej niż zawały serca czy nowotwory? Koszt wydawania, czyli okradania społeczeństwa pod pretekstem grypy jest porównywalny do kosztów okradania pod pretekstem broni, zbrojeń. Proszę zauważyć, że większość krajów, jeszcze to są prace wybitnego teoretyka niemieckiego Clausewitza, że nie może być więcej niż 1,5% PKB przeznaczanych na zbrojenia, bo takie państwo albo wywołać musi wojnę, albo zbankrutuje. W Polsce wydaje się prawie 2% PKB na zbrojenia, czyli 50% tego, co idzie na całą służbę zdrowia. Jak to jest możliwe? Jak taki kraj może się utrzymać? Jeszcze raz powtarzam. W stanie wojennym wydawano na służbę zdrowia 10,5% PKB. I to było bardzo mało i wszyscy psioczyli, że służba zdrowia jest niedofinansowana. Potem przyszedł pan Balcerowicz alias Buchholz i stwierdził, że 4% wystarczy. I teraz mamy dokładnie ten sam okres. Pan Balcerowicz najpierw zabrał służbie zdrowia 6%, nie mówiąc zupełnie na co te pieniądze poszły, bo nie ma takich danych. A teraz po ćwierć wieku chcą podwyższyć wydatki na służbę zdrowia z 4% na 6%. No zaraz, to i tak jest 4% mniej niż było w stanie wojennym. To jaka to jest podwyżka? To nawet nie jest wyrównanie tego, co mieliśmy w stanie wojennym. To po pierwsze. Po drugie, w Polsce, tak przynajmniej uczą w szkołach, system prawny jest taki. Sejm uchwala budżet, a rząd jest wykonawcą tego budżetu. To proszę mi powiedzieć, w jakim paragrafie czy ustawie jest napisane, że rząd może zabierać bez zgody Sejmu pożyczki za granicą. Każdy z rządów, nawet pani Szydło, wziął około tam 50 czy 60 miliardów pożyczki z jakichś tam banków, nie wiadomo jakich, nie wiadomo na jakich warunkach i przez ile lat je będziemy spłacali. I tak jest wszystkimi po kolei od 90 roku premierami. Każdy pobiera jakąś pożyczkę. No, pan Marcinkiewicz to wiemy, za to wylądował w Londynie i kilka lat sobie ładnie przeżył tam spokojnie. Nauczyciel fizyki z jakiejś tam miasteczka na pewno nie był bankierem, który pracować mógł w jakimś tam banku. Ale przy takich napiwkach to jest zupełnie możliwe. To samo się obecnie dzieje, że każdy rząd podejmuje pożyczkę, mimo że żadna ustawa sejmowa go do tego nie umożliwia mu tego, nie uprawnia go do tego i nie ma żadnego rozliczenia z tych pożyczek. Czyli pieniądze jak gdyby w ogóle do Polski nie wpływały, tylko czek,
ale wypływają już legalne pieniądze, które w tej chwili mają wysokość tego, co wydajemy na służbę zdrowia, czyli około 60 miliardów czy 70 miliardów musimy spłacać jako odsetki od rzekomej pożyczki. Żadnej białej księgi przez ćwierć wieku żadna z partii czy partyjek nie opublikowała. Czyli jest to ewidentna ciągłość rządów od 90 roku. Mimo różnych haseł, zmiany i farb, którymi powiewają chorągiewki, na chorągiewkach. Takim, jeżeli w tej chwili już podatki są tak duże, że praktycznie stanowią podobno prawie 80% sumarycznie, to jak jeszcze można okraść społeczeństwo? No bardzo prosto, przez wmówienie mu przewlekłych chorób. Masz przewlekłą chorobę, to musisz kupować lekarstwo, jeżeli chcesz żyć. A jeżeli kupisz, to tam i tak jest VAT i tak dla nas będzie podatek. A jak się dobrze postraszy społeczeństwo, to będzie wydawało ostatnie grosze, żeby przedłużyć sobie życie o te kilka miesięcy. Tak jest z chorobami na przykład nowotworowymi. Kiedy ludzie, jak już zbliża się koniec, to szukają szczęścia na całym świecie, płacą to olbrzymie kwoty, po na przykład w Niemczech nawet 200 tysięcy trzeba zapłacić za coś, co absolutnie nie daje żadnego efektu medycznego, ale pozwala na spokojne okradanie tych ludzi z powodu braku ich wiedzy. To jest przyczyną ciągłego zmniejszania edukacji, poziomu edukacji w Polsce i to jest przyczyną trzymania systemu tak zwanego publicznego, państwowego wykształcenia. Podaje się do odpowiednie dyrektywy, które pozwalają okradać społeczeństwo. A tak przestraszony człowieczek będzie robił wszystko, żeby kupować sobie leki, które i tak nie działają, na przykład statyny. Cały czas wprowadza się przymus stosowania statyn, bo to są procedury, to są dyrektywy, mimo że wiadomo, że statyny przyspieszają zawały serca, przyspieszają demencję, czy przyspieszają ślepotę, czyli zaćmę. Ale to zwiększa z kolei zysk w następnych chorobach. Jeszcze do lat 80. normą było około 250 cholesterolu w organizmie człowieka, poziom cholesterolu w organizmie człowieka, a dopiero leczenie zaczynaliśmy powyżej 400. W tej chwili obniżono do 150 poziom cholesterolu, a naprawdę chcą już 110, żeby był poziom cholesterolu taki i już trzeba rozpocząć leczenie. No bo jak było 150 czy 200, to za mało ludzi kupowało statyny, więc trzeba ich postraszyć i muszą kupować więcej. System straszenia ludzi jest bardzo dobrze rozwinięty i opracowany w Stanach Zjednoczonych od lat 80. To właśnie nazywamy medycyną rockefellerowską. Najpierw wynajęci znachorzy, bo najczęściej są to jacyś profesorowie magistrzy, opowiadają dyrdymały na temat jakichś tam chorób, chociaż w życiu nie leczyli nikogo, ale telewizja puszcza ich jako ekspertów i powtarzanie ciągłe w myśl teorii Goebbelsa, każde kłamstwo wielokrotnie powtarzane uchodzi za prawdę, właśnie wprowadza do tego, że ludzie się boją. Jeszcze raz powtarzam, grypa to jest choroba, która praktycznie nie wymaga leczenia. Trochę węgla, 24 do 36 godzin i jest spokój. Co zauważyliśmy, bo dawniej tabletka węgla była 500 mg, a obecnie jest już tylko 150 mg i kosztuje 5 razy drożej. Czyli żeby mieć tą samą dawkę, która była powiedzmy 15 lat temu, trzeba 3 razy więcej kupić tych opakowań. Dawniej kosztowałoby leczenie 5 zł, a teraz kosztuje 50 zł. Taka nachalna propaganda i straszenie powodowało, że w Ameryce w latach 2015-16 szczepiło się przeciwko grypie aż 41,7% dorosłych osób. I teraz, to, że się zaszczepiło, no w porządku. Jak ktoś głupi, to się szczepi. Natomiast problem polega, że nie ma żadnych danych, które by świadczyły, czy oni zachorowali, czy nie zachorowali. Czy pogorszył się ich stan zdrowia, czy też nie pogorszył się stan zdrowia. W systemie amerykańskim, gdzie wszystko jest komputeryzowane, jest to bardzo łatwe do publikacji. Ale takich badań się nie publikuje. Natomiast badania kanadyjskie wykazały jednoznacznie, że po szczepieniu, po pierwsze, demencja u osób starszych jest o wiele szybsza, po drugie, osoby te następne, jeżeli się szczepią w kolejnych latach, powiedzmy 2-3 razy, to każde następne zachorowanie przechodzą gorzej. Czyli ich stan zdrowia się pogarsza po każdym szczepieniu.
A demencja oczywiście, że musi być większa, bo aluminium powoduje demencję. To jest udowodnione od co najmniej 10 lat. Ta propaganda nachalna widoczna jest w publikacjach w tej chwili polskojęzycznych niemieckich właścicieli w Polsce. Przypominam, że jedyne dwa kraje na świecie, które mają wojska okupacyjne na swoim terenie, to są Niemcy i Japonia. No nie trzyma się wojsk okupacyjnych przez 70 czy 80 lat bez sensu. Służby specjalne zachodnie, znaczy amerykańskie, mają ponad 58 tysięcy pomieszczeń w Niemczech. Czyli praktycznie, za przeproszeniem, gdzie splunąć, tam się znajdują agenci. No dlatego Niemcy się tak boją wszystkiego. Dowiedziałem się teraz, że większość szpitali, a praktycznie wszystkie, są wykupione przez amerykańskich producentów, czy powiedzmy właścicieli. Czyli muszą wykonywać amerykańskie procedury. Jakie są skutki? Wiemy, bo procedury te wprowadzono w latach 80. i wydawano w ten czas około 50 miliardów na służbę zdrowia, a po 20 paru latach wzrosły wydatki na służbę zdrowia do 250 miliardów. Amerykanie dzięki zastosowaniu tego przymusu szczepień są na niechlubnym pierwszym miejscu pod względem umieralności niemowląt. 18 krajów na świecie, tych tak zwanych rozwiniętych przemysłowo, Ameryka zajmuje pierwsze miejsce. W Ameryce stwierdza się nadumieralność kobiet białych, tego nigdzie na świecie nie ma. W Rosji była nadumieralność mężczyzn po 90 roku, kiedy masowo zwalniano tych wojskowych i oni się zapijali na śmierć. Natomiast w Ameryce, wiadomo to już od lat 70., bo taki raport się po raz pierwszy ukazał w latach 70., że następuje nadumieralność kobiet białych. Dlaczego? Bo białe kobiety przestraszone są ubezpieczone i chodzą do lekarzy, a kobiety kolorowe, czyli mulatki, murzynki czy latynoski, nie są ubezpieczone, najczęściej pracują na czarno, w związku z tym nie chodzą do lekarzy i przeżywają. Takie same dane są z Izraela. Jak w Izraelu wybuchł strajk lekarzy przez ponad tydzień, śmiertelność na zawały serca spadła o 50%. Po powrocie do pracy lekarzy wróciła do normy. Więc musimy się spodziewać, że doradcy amerykańscy, którzy tutaj przyjechali dwa lata temu, właśnie w tym kierunku działają. Przez nachalną propagandę, i to widzimy już w telewizji, reklamy, jak i przez biuletyny pseudomedyczne koncernów amerykańskich, na przykład medycynę praktyczną, która właśnie takie prace tylko podaje. To samo się dzieje w tych wszystkich internetowych wydaniach tych reklamowych. Że świadomość na świecie wzrasta i to w sposób bardzo duży, świadczą postępowania, które czynniki administracyjne wprowadzają na całym świecie. Na przykład Światowa Organizacja Zdrowia jest finansowana oficjalnie przez na przykład Bill Gatesa, a Bill Gates jest właścicielem licznych akcji koncernów farmaceutycznych. Jest dziwna zbieżność nazwisk Gatesa z Robertem Gatesem, dyrektorem, czy właściwie wiceministrem w Departamencie Obrony, czyli w Pentagonie. Tak jakby to było pokrewieństwo bardzo bliskie i w ten sposób by było wiadomo, dlaczego wojsko, będąc na różnych placówkach na świecie, szczepi okoliczną ludność. Do tego jeszcze powrócę. Otóż WHO robi problem, bo w Europie wzrosła liczba zakażeń na odrę, 557 przypadków, z tego 200 było we Włoszech i w Rumunii. No, pytanie jest proste. To dlaczego Włochy wciąż przyjmują emigrantów nieszczepionych? Przecież nie stanowi to problemu odesłać ich z powrotem, albo przynajmniej zrobić kwarantannę i wszystkich zaszczepić. A tego się nie robi. Ani w Polsce, ani we Włoszech, ani w żadnym innym kraju. No to jeżeli emigrantów szczepić nie trzeba, a oni chorują, to skąd wiadomo, czy oni nie przywieźli z sobą tej choroby? Problem drugi jest taki, że Sąd Najwyższy w Niemczech wydał postanowienie, że wakcynolodzy, czyli szczepionkowcy,
najlepszym instytutem Kocha włącznie, nie udowodnili istnienia wirusa odry. I teraz, w związku z tym, że wirusa odry nie udowodniono jego istnienia, nagle zaczyna się nachalna kampania straszenia odrą i pokazywania starych zdjęć przed laty, jak wyglądała odra, a nie pokazuje się nowych zdjęć, jak wyglądają powikłania po szczepieniu. Podaje się na przykład o tym, że ta niemiecka, polskojęzyczna gazeta niemieckich właścicieli podaje, że odra jest w Czechosłowacji, ale powołuje się na agencję Sinucha. Agencja Sinucha jest komunistyczną agencją chińską. To dlaczego Warszawa zamiast do Pragi dzwoni do Chin? Trudno sobie wyobrazić. Właśnie WHO przez swoje instytucje w poszczególnych krajach zaczyna nagłaśniać sprawę konieczności szczepień przeciwko odrze różyczce, kiedy wiadomo z raportu producenta, czyli GlaucoSchmidt-Klein, który został ujawniony w 2012 roku, że ta szczepionka powoduje autyzm. Dlaczego ani Ministerstwo Zdrowia, ani Naczelna Izba Lekarska nie przedrukowuje tych danych z oficjalnych raportów firm produkujących daną szczepionkę? Jeżeli w ulotce zachodniej znajdują się inne rzeczy niż w tłumaczeniu polskim, to jest fałszerstwo przeciwko dokumentom. Co robi prokurator generalny, że nie sprawdza takich rzeczy i pozwala na otumanianie ludności? Przysłowie mówi, patrz kto czerpie korzyść. A wiadomo, że korzyść z tego wszystkiego czerpie City of London Corporation, bo ono jest właścicielem większości koncernów produkujących szczepionki. Czyli to jest dowód potwierdzający wprost słowa pana premiera Morawieckiego, że jesteśmy tylko kolonią. Jak mówiłem, płacimy od wielu, wielu lat haracz na tle dla właściciela pod pretekstem globalnego ocieplenia, który wynosi ponad 20 miliardów. I żaden poseł, senator nigdy nie zadał pytania, a komu my te pieniądze i na co płacimy? Po prostu płacimy podatek. To samo się zaczęło u nas już w 1138 roku. Po testamencie Bolesława Krzywoustego, w tak zwanym okresie rozbicia dzielnicowego, byliśmy lennikami Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego i przez całe 100, prawie 80 lat musieliśmy płacić haracz. To samo było potem po 1795 roku, kiedy Polska została rozbita, ale nie przez żadnych trzech zaborców, tylko przez Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego. Austria i Prusy to było Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego. A Katarzyna, caryca moskiewska, była księżniczką Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Czyli jedno, jedyne państwo decydowało o tym, bo to były więzy rodzinne. Tak samo jak u nas się mówi o najeździe szwedzkim, a nie podaje się, że Karol Gustaw był lennikiem Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, a pieniądze dostał od City of London Corporation. Chmielnicki przed rewoltą był na szkoleniu właśnie w City. Proszę zauważyć bardzo prostą rzecz. Jeżeli chcecie Państwo sprawdzić, czy to jest książka dobra czy zła, to wystarczy zobaczyć rozdział, który się odnosi do tej awantury Chmielnickiego. Jeżeli piszą o powstaniu Chmielnickiego, to wiadomo, że to jest fałszywka. Dlaczego? Dlatego, że pojęcie powstanie odnosi się tylko i wyłącznie do walki ludności z uciemiężliwionej, czyli okupowanej. Natomiast jeżeli jest jakaś rewolta przeciwko prawowitym władzom, to się nazywa bunt, rokosz i tak dalej. Kolejny fakt, że szczepionki nie tylko nie pomagają, ale szkodzą, są wypowiedzi samych immunologów. Immunolodzy twierdzą, że podawanie szczepionki w okresie pierwszego roku życia nie tylko te szczepionki nie działają, ale wręcz szkodzą. Dlatego, że układ nasz, praca wątroby, zaczyna się stabilizować dopiero około trzeciego roku życia. Przez pierwszy okres życia, przynajmniej przez pierwsze pół roku, nawet do roku, kobiety starają się karmić piersią. W związku z tym
mleko w piersi, mleko kobiece zawiera większość przeciwciał. Natomiast podawane związki w mleku proszkowym, na przykład aluminium, jest 20 razy większe niż w mleku kobiety. Czyli już od małego uczy się, czy truje się rozwój dziecięcego mózgu. Proszę zauważyć bardzo prostą korelację. Pomimo wprowadzenia licznych restrykcji, tak zwanych bilansów dziecięcych, książeczek zdrowia, cała masa dzieci cierpi na krzywicę. Widać to wyraźnie po przeczosach na tyłach głowy. Nie trzeba żadnych badań robić, że istnieje niedobór witaminy D. A co my obserwujemy w telewizji? Reklamę witaminy D w ilości 2000 jednostek. 2000 jednostek to się podaje dziecku 5-10-letniemu, a nie dorosłej osobie. Dorosła osoba musi przyjmować minimum 5000 jednostek, ale w związku z tym, że się nie przeprowadza biodostępności tych leków wprowadzonych na rynek polski, to praktycznie może się okazać, że przyjmowanie nawet 10 tysięcy jednostek będzie za małe. Mam takie obserwacje, gdzie rodzina dbająca o córkę zaraz po skończeniu wakacji, czyli w miesiącu sierpniu, zakupiła najdroższy w Polsce tran norweski i dziecko po wypiciu 6 buteleczek takiego tranu i dokonało kontroli poziomu witaminy D. Po wakacjach deszczowych i nie bardzo się mogące opalać miało poziom 27 nanogramów. A po 6 tygodniach i wypiciu tego tranu poziom spadł do 18 nanogramów. Czyli innymi słowy, to co się sprzedaje jako tran norweski w ogóle nie jest przyswajalne. Nie budzi to żadnego zdziwienia, bo Norwegia w tej chwili, po pierwsze, większość ryb ma z hodowli, czyli tak pasionych jak u nas świnie, czyli innymi słowy, podaje się genetycznie modyfikowane kasze, kukurydzę czy soję. Po drugie, ten tran się wykonuje na przykład w Peru czy w Chile, gdzie są liczne filmy na YouTubie pokazujące, co się tam naprawdę dzieje, jak ludzie chorują na raka. A w Polsce to jest nadal dopuszczone do sprzedaży, a żadnych badań, które by potwierdzały brak toksyczności, czy pożyteczność, czy biochłanialność, nie ma. O tym, że cały system szczepień jest nastawiony na depopulację ludności, świadczy fakt wprowadzenia refundacji na szczepionkę przeciwko grypie. Proszę zauważyć, że nasz system działa w ten sposób. Najpierw przez około 40 lat każdy z pracujących musi płacić podatek na emeryturę, a potem rzekomo z tych pieniędzy powinien dostawać wynagrodzenie czy pieniądze, które umożliwią mu godziwe życie. No niestety tak nie jest. Dlatego, że badania jeszcze w latach 90. przeprowadzone wykazały, że tylko 10% mężczyzn dożywa emerytury. Większość umiera przed czasem. Był nawet taki slogan: popieramy partię czynem, umierając przed terminem. Proszę sobie pomnożyć, jeżeli średnia pensja wynosi już ponad 4 tysiące z czymś, to w ciągu roku odkłada się całkiem pokaźny kapitał. Przez 40 lat to jest naprawdę duża kwota. Jeżeli średnia emerytura wynosi tylko 2 tysiące z kawałkiem, to co taki pracownik odkłada, powinno mu starczyć na co najmniej 20 lat emerytury. A on umiera w większości przed dojściem do emerytury albo kilka lat po otrzymaniu emerytury. Czyli w żaden sposób nie jest w stanie tych pieniędzy skonsumować. Nie ma żadnych opracowań, które by świadczyły, co rząd robi z tak uzyskanymi ogromnymi sumami. Nas się cały czas straszy, że ZUS nie ma pieniędzy, że będzie upadek i tak dalej. No dobrze, ale jeżeli co roku ileś tam tysięcy mężczyzn i kobiet umiera przed terminem, to ich pieniądze zostają. Nigdzie żaden Sejm, żadna Naczelna i Najwyższa Izba Kontroli nie przeprowadziła opracowania czy badań
na co idą pieniądze z naszych emerytur niewykorzystanych. I teraz czytamy, że dzięki doradcom amerykańskim wprowadza się tak zwane bezpłatne leczenia czy refundowane szczepienia przeciwko grypie. Po pierwsze, refunduje kto? Rząd. No ale rząd nie wytwarza za nic złotówki. Rząd musi najpierw okraść obywateli. I słyszymy z innej beczki, że trzeba podnieść składkę na ubezpieczenie zdrowotne. No zaraz. Jeżeli jest takie marnotrawstwo pieniędzy na niepotrzebne szczepienia, a teraz dodatkowo czymś jeszcze przyspieszyć, to jakiś cel tego musi być. A jedynym celem udowodnionym przez badania kanadyjskie roku 2010-11 jest to, że ludzie po szczepieniach przeciwko grypie szybciej umierają. Czyli ta nadwyżka, którą mogliby sobie spokojnie na starość konsumować, jest zabierana przez państwo, czyli przez banki, czyli znowuż, w związku z tym, że nie ma żadnego polskiego banku, przez City of London Corporation. Ministerstwo Zdrowia podaje, że mieliśmy w ubiegłym roku, w ubiegłym sezonie ponad 4 miliony zachorowań. Ale 4 miliony i podejrzeń zachorowań na choroby grypopodobne. No zaraz. Jest ponad 200 gatunków różnych wirusów, które powodują zachorowania grypopodobne. Wystarczy te wszystkie przypadki wyleczyć zwykłym węglem, którego koszt wynosi 10 zł na kurację. A państwo chce wydać grube miliony na szczepionkę przeciwko jednemu czy drugiemu wirusowi, a pozostałe 200 będzie sobie i tak hulało i dowolnie robiło. Jak już podałem, jest to maskowanie chorób górnych dróg oddechowych spowodowanych przez sypiące się na nasze głowy świństwo z latających samolotów w kształcie litery X. I tego się nie sprawdza i żaden sanepid, żaden główny inspektor sanitarny nie dokonuje analiz, co na nasze głowy sypią. Kropkę nad i stawia prasa amerykańska, która podaje, że na przykład dzieci wybitnych propagandorów szczepień, jak Bill Gates, czy Julie Gerberging, czy Paula Offita, nie szczepione są. Czyli część tych wiedzących w jakiś sposób chroni swoje dzieci. Australia przed kilku laty wydała rozporządzenie, że dzieci wybitnie zdolne ze specjalnych szkół nie będą szczepione. No to chyba jednoznacznie świadczy o tym, jaki jest powód szczepień. Proszę uwierzyć, że te kwoty gromadzone na kontach ZUS-owskich, które miały być przeznaczone na emerytury, ale których właściciele umarli wcześniej, są naprawdę duże. I przez te 30 lat to by były olbrzymie kwoty, które, o których nic nie wiemy, co z nimi się dzieje. Reasumując, należy podkreślić, że szczepienia przeciwko grypie nie mają żadnego sensu. Że to jest tylko i wyłącznie oskubywanie czy okradanie ludności i tak bardzo biednej, z ciężko zarobionych pieniędzy, a jednocześnie przyspieszenie depopulacji na terenie Polski poprzez u osób młodszych demencję, która się szybciej będzie nasilała. Badania amerykańskie, a oni mają około 2 razy więcej szczepionek niż my, wykazują, że obecne pokolenia dzieci mają dużo niższy iloraz inteligencji i czas życia ich się skrócił o ponad 10 lat w stosunku do swoich ojców. Być może są inne przyczyny tego stanu rzeczy, ale po to są instytucje państwowe, żeby wiedziały, jaki to jest powód. Natomiast w tej chwili bezmyślnie naśladujemy metodę czy stan leczenia stosowany w Stanach Zjednoczonych, a skutki tego są już znane i są wyraźnie negatywne. I żadne towarzystwo medyczne, a mamy tych profesorów podobno 23 tysiące, czyli więcej niż Niemcy, nie protestuje przeciwko takiemu niszczeniu ludności w Polsce. O tym, że cały system służby zdrowia służy tylko i wyłącznie okradaniu ludności, świadczą proste przykłady. Opłaty na
tak zwane leczenie, czy system zdrowotny, jak mówiłem, wprowadził von Bismarck przed wojną z Francją. System polega na tym, że restrykcyjnie zbiera się pieniądze od ludności, nie można zaniechać spłacenia składek, bo wystarczy się spóźnić o dzień czy o parę groszy i już zawieszają wypłaty. System polega na tym, że te gromadzone pieniądze są w jednym worku, czyli dysponuje nimi jedna osoba, nie ma żadnej demokracji i społeczeństwo nie ma zupełnie rozeznania, na co te pieniądze będą przeznaczone. Są przeznaczane po uważaniu, czyli według woli bliżej nieokreślonych osób, bliżej nieokreślonych tematach. I to jest wyraźnie widoczne. Jak daleko sięga system ogłupiania ludności, świadczą tak zwane witryny historyczne. Istnieje taka witryna zwana HistMag, gdzie ostatnio się ukazał artykuł na temat grypa hiszpańska uderzyła pod koniec I wojny światowej. Otóż każdy, nawet średnio wykształcony historyk, powinien znać dane z tamtego okresu. One są dostępne ogólnie w Bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych, w paru innych miejscach. Jeżeli w Polsce powtarza się te same głupoty, które służą tylko i wyłącznie do dezinformacji i oszukiwaniu ludności, to znaczy, że ta witryna jest utrzymywana tylko i wyłącznie w tym celu. Dlaczego uważam, że witryna oszukuje? Ano bo autor tej witryny, litości nie podam jego nazwiska, podaje. Wszystko zaczęło się w poniedziałek rano 18 marca 1918 roku od najzwyklejszego kaszlu. Natychmiast odizolowano chorego, było jednak już za późno. Rozpoczęło się to wszystko w forcie Raleigh, który był bazą wypadową dla oddziałów wysyłanych na front zachodni, czyli do Europy. Niby wszystko prawdą jest, tylko autor zapomniał wspomnieć, że kilka dni wcześniej w tej bazie rozpoczęto szczepienia żołnierzy przeciwko tyfusowi. I pierwsi, którzy zachorowali już 12 godzin po szczepieniu, byli właśnie żołnierze. Ładowano ich na statki, które pływały do Europy, do Bordeaux. Wiadomo, że jak młodzi ludzie byli zatrzymywani w obozie przez kilka tygodni czy miesięcy, to jak wyszli w Bordeaux, a mieli te swoje dolary, to prostytutki francuskie bardzo chętnie im się oddawały. Czyli pierwszą grupą chorych to byli żołnierze amerykańscy szczepieni. Drugą grupą chorych to były prostytutki w Bordeaux. Oczywiście do prostytutek oprócz żołnierzy amerykańskich chodzili Francuzi. Czyli następnie łańcuch epidemiologiczny to byli Francuzi korzystający z burdeli, a potem ich małżonki. I w ten sposób cała epidemia rozprzestrzeniła się. Można znaleźć doskonały opis tego łącznie z raportami lekarzy dywizyjnych czy armijnych w moich artykułach na temat grypy. Wystarczy wpisać moje nazwisko i grypa i cała ta historia została opublikowana szeroko. Że to było ewidentnie spowodowane przez szczepionki, wiemy chociażby z tego, że jak armia amerykańska wylądowała na Filipinach i także zaczęła szczepić tą ludność przeciwko tyfusowi, to w pierwszym roku zamordowano 57 tysięcy Filipińczyków, a w drugim już 86. Także po tych szczepieniach. Armia niemiecka, która nie wprowadziła szczepionki, znaczy wprowadziła szczepionkę przeciwko tyfusowi, ale lepiej przygotowaną, niezanieczyszczoną, nie miała takich powikłań. Opisuje o tym doskonale dr Majkowski, lekarz z Sopotu w swoich pamiętnikach. Poza tym wiemy to dobrze, że właśnie żywnością i materiałami z tamtej strony, czyli z zachodu, sprzedawanymi w Europie, epidemia się rozwijała. Tak samo wybuchła epidemia w roku 71 w Polsce, kiedy rząd zaprzestał podawania tranu dzieciom w szkołach. Mieliśmy największą epidemię, wiem, bo oddelegowano nas do pracy w przychodniach właśnie
z tymi ludźmi chorymi na zapalenia górnych dróg oddechowych. Od tamtego czasu ministerstwo nie ogłosiło ani jednej epidemii. Czyli od 70. lat do dzisiaj epidemii żadnej nie było. Zamiast tego cały czas straszy nas się powikłaniami i podejrzeniami zachorowań. Proszę zauważyć, jak dziwnie zmienił się Główny Urząd Statystyczny. Jeszcze w starych, dawnych czasach wydawano tak zwane statystyki zdrowia, które opisywały zachorowania na terenie każdego powiatu i każdego województwa. A teraz możemy posługiwać się tylko globalnymi danymi dotyczącymi całej Polski, a najlepiej całego świata. No, jest oczywistym dla każdego jako tako kumatego osobnika, że zupełnie inne są warunki życia w Afryce, w Indiach czy w Polsce. Dużo mieszkańców Polski podróżowało zarówno do Afryki, jak i do Indii i widzi te otwarte kolektory nieczystości na ulicach i od 70 lat żadnej epidemii tam nie ma, mimo że wyszczepialności nie ma takiej jak u nas. Filmy takie jak Wierny Ogrodnik czy Krwawe Diamenty doskonale pokazują, jak przebiega życie w tych najbardziej zaludnionych krajach afrykańskich. I także nie słyszeliśmy o żadnej epidemii, z wyjątkiem tej, która została ogłoszona przez Pentagon, czyli Zika czy Ebola. Proszę zauważyć, że właścicielem patentów na te dwa wirusy jest właśnie Pentagon. Żaden inny wirusolog na świecie bez zgody Pentagonu nie może sprawdzić, czy rzeczywiście istnieje taki wirus. Wracając do Hismagu, podawanie takich bzdur, że była jakaś epidemia grypy, świadczy o celowości autora straszenia grypą. Żaden podręcznik w latach 20. i 30. nie wspomina nawet o żadnej hiszpańskiej grypie w tamtym czasie. Podaje się natomiast, że szczepionki przeciwko grypie opracować nie można ze względu na dużą zmienność tych wirusów. Sama nazwa hiszpańska grypa powstała w Instytucie Rockefellera około roku 1936, czyli prawie 20 lat potem, jak rzekomo ona była. Przygotowywano nową szczepionkę przeciwko grypie, która spowodowała przed II wojną światową, czyli w roku 40, śmierć około 40 tysięcy żołnierzy amerykańskich i nazwiska dowódcy takiej hekatomby ofiar do dzisiaj się nie podaje, co spowodowało, że pozwolił szczepić wojsko. Mieliśmy podobną epidemię, zwaną sepsą, wśród żołnierzy brzegu, którzy przygotowywali się do wyjazdu na placówki zagraniczne i 16 osób zmarło po szczepieniach. Też się nie podaje, dlaczego. Mamy taką samą epidemię powikłań, tak zwany syndrom zatokowy wśród żołnierzy amerykańskich, których szczepiono na 16 szczepionek nie wiadomo po co i ponad prawie 50%, czyli 285 tysięcy pośród nich zachorowało. Zachorowali nawet ci, którzy nigdy do Iraku nie pojechali. Z jakichś różnych powodów zostali zatrzymani w Stanach Zjednoczonych. Żołnierze francuscy, którzy nie byli szczepieni, nie mają zespołu zatokowego.